więc proszę o skomentowanie reelekcji. Oczywiście bardzo się cieszę, że zostałem wybrany starostą wrocławskim w kadencji 2024-2029. Serdecznie dziękuję za to głosowanie wszystkim radnym obecnej kadencji, za to, że odbyło się ono w sposób jednogłośny. To dla mnie ogromny kredyt zaufania, ale także przedstawienie chęci współpracy ze mną. Ja tę współpracę z wszystkimi radnymi, z wszystkimi mieszkańcami oczywiście deklaruję. Jestem przekonany, że wspólnie wszystkimi radnymi, z nowym przewodniczącym będziemy działać na rzecz dobra mieszkańców powiatu, że ta sala będzie miejscem rozmów, dyskusji, a nie pustych sporów i że uda nam się utrzymać trend proinwestycyjny i proludzki w naszej działalności. Jak oceniłby Pan poprzednią kadencję? Najtrudniej oceniać siebie. Myślę, że najlepszym podsumowaniem ostatniej kadencji, mam nadzieję, że tak jest, są wyniki wyborów, że ludzie docenili to, że byliśmy liderem pod względem inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim na 17. miejscu w kraju, że podjęliśmy wiele działań dla budowania wspólnoty, budowania więzi pomiędzy mieszkańcami i dzięki temu mogę kontynuować swoją pracę na zaszczytnej funkcji starosty wrocławskiego. Czy jakieś konkretne nadchodzące konferencje? Oczywiście pomysłów jest wiele, które przedstawiliśmy także i w kampanii wyborczej. Każdy odpowiedzialny samorządowiec powinien starać się z nich wywiązywać i ja to będę starał się robić. Konkrety były trzy. Kontynuacja tych wszystkich inwestycji, które były prowadzone w dziedzinie drogowej, edukacyjnej, społecznej, budowanie więzi pomiędzy mieszkańcami, wielu spotkań, bo to jest równie ważne, a takim głównym zadaniem na najbliższe 5 lat jest dla nas budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji z akwaparkiem i to jest mój główny cel na najbliższe lata i mam nadzieję, że to uda się zrobić. Mam nadzieję, że ta kadencja, podobnie jak poprzednia, przebiegnie w tak dobrej atmosferze. Jestem o tym przekonany, patrząc na dzisiejszą sesję i jestem z tego rad, że my tutaj w powiecie wrocławskim, w tej naszej małej ojczyźnie, potrafimy ze sobą rozmawiać i działać wspólnie ponad podziałami dla dobra naszych mieszkańców. Czy myśli Pan, że dobra współpraca z samorządem województwa będzie kontynuowana? Oczywiście ja, pełniąc funkcję w poprzednich latach, ale i w przyszłości, starałem się współpracować z władzami rządowymi, nieważne jaka opcja tę władzę sprawowała, z samorządem województwa, ale także z wójtami, burmistrzami i samorządowcami z naszych 13 gmin i dzięki temu wiele przedsięwzięć udało się zrobić. Jestem oto spokojny, że tę współpracę będziemy kontynuować. Wybrany został nowy przewodniczący Rady. Czy mógłbym prosić o komentarz odnośnie właśnie Pana Przewodniczącego? Nowy przewodniczący Rady, Pan Dawid Dalman, najmłodszy radny w obecnym gronie, ale z ogromnym doświadczeniem samorządowym, od wielu lat pracujący w Urzędzie Gminy Chocy. Osoba, która została obdarzona ogromnym zaufaniem społecznym, jeden z najwyższych wyników procentowych w Polsce w przeliczeniu na okręg. To pokazuje, jak jest to osoba szanowana i lubiona przez społeczeństwo, ogromne kompetencje samorządowe, ale myślę, że jeszcze dużo ważniejsze w przypadku tej działalności są jego cechy charakteru, spokój, umiejętność rozmowy, szukanie nici porozumienia. Jestem przekonany, że znakomicie będzie prowadził radę w tej kadencji i że współpraca pomiędzy mną, zarządem, a nim układać się będzie doskonale. Tę opinię opieram na podstawie wieloletniego doświadczenia, bo znamy się z Panem Dawidem od wielu lat. Thank you.